Zdarzyło mi się we wtorek w Parlamencie Europejskim takie drobne nieporozumienie. Mianowicie mówiłem o tym, że zalewa nas ta fala imigrantów, co jest banalnym stwierdzeniem, ale zacytowałem dyplomatę z Kongo, który użył słowa, że zalewa nas abszaum, co odpowiada mniej więcej naszemu szumowiny. Ale słowo abszaum to nie przetłumaczyłem starannie i użyłem słowa szambo, bo jest podobne do abszaum, no, które to słowo z kolei na język angielski tłumaczy się albo rzadkim słowem nieużywanym, prawie ses, wyjątkiem jest cesspool, czyli to szambo, czyli ten zbiornik na szambo. To jest cesspool, prawda? I ewentualnie słowo abszaum tłumaczy się na język angielski scam. Niestety tłumaczka przełożyła to na angielski przez shit, czyli G. No i prowadząca zebranie miała do mnie pretensje znów, że użyłam nieprzyzwoitych słów. Naprawdę. To, co się dzieje z tłumaczeniem tutaj w tym parlamencie, no, budzi zgrozę. Ja Państwu pokażę, bo po jednym takim moim tłumaczeniu, które wykpiło chyba z 200 tysięcy ludzi na moim Facebooku, prawda, zobaczyłem, jak to wygląda, to wysłałem to do szefa tłumaczy. Tłumaczy, to on mi odpowiedział sztampowym tekstem, że staramy się jak najbardziej i tak dalej. No, to ręce opadają i proszę czasami przejrzeć mój tekst z tłumaczeniem i pośmiać się, jak to wszystko tutaj wygląda. A wydaje się na tłumaczy gigantyczne pieniądze.